To kolejne argumenty przeciwko Konfederacji. Tych argumentów oczywiście przez ostatnie niemal 4 lata było mnóstwo, ale nie są połączone w jedną całość, więc tak nie rażą. Taka drobnostka, panie Maciak, ja mam porzucić moją ukochaną partię z powodu takiej drobnostki? Połącz, połącz sobie te wszystkie drobnostki przez ostatnie 4 lata. To ci włosy dęba staną. To kolejna drobnostka. Pan Radek Karbowski na Twitterze. Janusz Korwin-Mikke z Konfederacji od początku kadencji pobiera środki z Kancelarii Sejmu na wynajem kwatery prywatnej w Warszawie. Sejm mu płaci pieniądze. Poseł mieszka w Otwocku, a na pewno mieszkał tam w 2021 roku. Samochodem to jest jakieś 30 km do Sejmu. Komunikacją zajęłoby to tą zbiorową około godziny. No ale przecież pan Korwin-Mikke jest w pełni sprawnym umysłowo i fizycznie człowiekiem, więc na pewno samochodzikiem tam 30 km przepryśnie, co to dla niego. Posłowie, którzy nie są zameldowani we Warszawie, bo są zameldowani na przykład tuż pod Warszawą, tak w takim Otwocku, mogą otrzymać do 3,5 tysiąca miesięcznie na wynajęcie mieszkania. Zakładam, że to lokum panu posłowi przydaje się szczególnie w trakcie posiedzeń Sejmu, które niekiedy kończą się późnym wieczorem. Czyli nie wraca, proszę państwa, do domu, a mieszka sobie w tym mieszkanku w Warszawie. W takim przypadku zdecydowanie tańszym rozwiązaniem byłoby korzystanie z domu poselskiego, bo tam doba kosztuje 116 zł. Proszę państwa, luksusowy hotel, 116 zł doba. Ale nie, oni muszą brać ten ryczałt 3,5 tysiąca złotych. Żeby było jasne, Janusz Korwin-Mikke nie robi nic nielegalnego. Nie, oni w ogóle nigdy nic nielegalnego nie robili. No to właśnie na tym to polega, oni nigdy nic nielegalnego nie robili. Proszę państwa, jeżeli myślicie, że to 3,5 tysiąca to jest zbyt mała kwota albo adekwatna kwota, to trzeba wam wiedzieć, ile pracuje poseł w miesiącu, bo, proszę państwa, wiadomości idą non-stop, codziennie widzimy posłów. My myślimy, nam się wydaje, że oni tam są codziennie. Nam się tak wydaje. Proszę państwa, absolutnie. Było wiele lat temu w programie, musisz to wiedzieć, to omawiane, zachował się jeszcze dowód, proszę państwa, dowód się zachował, ile pracuje poseł. No to już państwu pokazuję, to jest publikacja wewnętrzna Platformy Obywatelskiej dla swoich posłów, żeby im się nie pomyliło. To jest, proszę państwa, kalendarz pracy posła. Na przykład sierpnia. Tak? To wszystko, co jest na białe, to jest dzień wolny dla posła. Posłowie zjeżdżają, kiedy jest akurat sesja i wtedy oni pracują. Tu mamy, proszę państwa, zmiksowany miesiąc, tak? Bo w białe dni to nikt nie pracuje, nikt kompletnie nie pracuje, a w te dni zaznaczone kolorem to oni pracują. No chyba, że jest święto, to też nie pracują. Ale taki miesiąc obejmuje pracę i Senatu, i Sejmu, i Europarlamentu. Tu mamy legendę. Niebieski to jest niedziela i święta. Żółty to posiedzenia Parlamentu Europejskiego. Wybaczcie państwo, pomarańczowy posiedzenia Sejmu, a to są posiedzenia Senatu. One są jakoś tam niezwykle rzadko. A więc tu na przykład w sierpniu 2014, to proszę państwa, oni mieli tu tylko 3 dni pracujące, jeżeli chodzi o Sejm. 3 dni. Tutaj we wrześniu troszkę dłużej pracowali, bo pracowali, proszę państwa, 6 dni, tak? 6 dni. Żółte to 4 dni pracowali sobie senatorowie. I tak, proszę państwa, mniej więcej z każdym miesiącem jest. Nie żartujmy sobie, że te 3,5 tysiąca złotych jest zbyt małą kwotą, bo to jest, proszę państwa, to jest pieniędzy po pachy. To chciałem nam uświadomić, żebyśmy zrozumieli, kiedy oni jak pracują, jak ciężko. A że wiadomości idą codziennie, wiadomo, bo trzeba przykuć emeryta do telewizora, no i tego, który mając możliwości i tak jest przykuty do telewizora.